Krzysztof Sarna, sportywalki.org, ze mną Patryk Os, a.k.a. Rudy z Fejmu, witaj. Cześć, siemanko, witam. Powiedz mi, co u ciebie w ogóle słychać, tak w słowem wstępu? Kurczę, no jakoś leci sobie, nie? Powiedziałbym powoli, ale te tempo ostatnio jest dość mocne, ale wszystko w porządku, idzie zgodnie z planem. Jak wyglądają twoje przygotowania? Jesteś zadowolony? Jak najbardziej, wyglądają mocno z dnia na dzień, jakby teraz jest ten, wchodzimy w ten najmocniejszy etap. Po konfie od razu lecę do Namysłowa, do Szuliego i wiem, że jak teraz było mocno, to już teraz będzie w ogóle przerąbane, ale ja to lubię, stary, ja uwielbiam takie tempo i wiem, że jutro od rana ciśniemy na takim poziomie, że po prostu będę zdychał, ale będę się tym jarał. Jak ci się trenuje z Grzesiem Szulim Szulakowskim? Szuli generalnie jest mega motywującą przede wszystkim osobą. Ja już mogę nie mieć tlenu, już mogę nie oddychać po całym treningu, a jak Szuli powie jeszcze 10 sekund, to te 10 sekund idzie mocniej, nie? Ale generalnie Szuli jest nie tylko jednym tym moim trenerem, ponieważ ze mną jest od samego początku Alan Ziemianek. I to Alan to wszystko ze mnie wydobył od samego początku i w bardzo dużej mierze zawdzięczam to właśnie jemu. Wcześniej właśnie jak rozmawiałem z Szulim, mówił, że u niego wszyscy po prostu pracują na 100%. Wytrzymujesz? Dajesz radę? Tak, ja wytrzymuję, jest ciężko, wytrzymuję, ale ja po prostu to lubię, stary, nie? Ja jak coś robię, to staram się to robić na 100% i tyle. Zmierzysz się z Pączkiem, który znany jest przede wszystkim z siłowni. Nie boisz się, że przeważy tutaj, może przeważyć jego siła? Jak najbardziej, tak jak powiedziałem podczas konferencji, siła, nie odbierzemy tego Pączkowi, bo to jest oczywiste, że jest chłop silny. Jestem tego świadomy, ale siła w sportach walki, a siła na siłowni to jest trochę inna siła i oczywiście może się to przełożyć na oktagon, w co nie wątpię, ale jak to faktycznie już będzie wyglądało, no to zobaczymy za 4 tygodnie, nie? Zanim ogłoszono, że twoim rywalem będzie Pączek, dużo się mówiło właśnie o DJ-u Palasajdzie. Czy to w ogóle były jakieś rozmowy, czy po prostu takie gadanie? Nie, kompletnie możemy to zdementować, jakby Zizzej jest w moim serduszku, pozdrawiam ci Zizzej. Zizzej jest bardzo dobrym kumplem moim i jakby to zestawianie mnie właśnie z Danielem było takie kompletnie, wiesz, jakby ludzie, nie wiem, no pojawiały się takie właśnie zestawienia, ale nie, to było bardziej, my nawet podkręcaliśmy to z Zizzejem specjalnie, że gdzieś tam cię dojadę, widzimy się tutaj, wyzywaliśmy się gdzieś tam, ja z Zizzejem bardzo dobrze prywatnie żyję i nie tyle co właśnie medialnie, ale prywatnie bardzo dobrze się kumamy, więc no nie było to w ogóle jakby w tym kierunku nic mówione. To będzie twój debiut, jeśli chodzi o ring, jeśli chodzi o Fame MMA, no to niekoniecznie, bo już wcześniej pracowałeś w Fame News. Powiedz mi, mimo że nie będzie publiki na gali, to nie zjecie trema? Nie boisz się, że stres może dojść? Powiem ci szczerze, nawet jest mi szkoda, że nie będzie publiczności. O wiele lepiej bym się czuł, gdyby ta publiczność była, bo jeszcze wiem, że bardziej byłbym nakręcony, ale mimo wszystko nie wpływa to na mnie i mimo, że tej publiki nie będzie, to i tak idę tam po prostu zrobić robotę, do której walkę, idę zrobić robotę w taki sposób, w jaki się do niej przygotowuję jak najlepiej, ale głośno jest. Rzeczywiście, dymy są niezmiernie duże tutaj. Powiedz mi, mógłbyś zdradzić, ile już się przygotowujesz? Ile się przygotowuję? Wiesz co, no nie będę też ukrywał, że już jakby zacząłem się przygotowywać do gali 8, ale wtedy zostałem wykluczony właśnie z tej walki przez kontuzję. I tylko po wyleczeniu tej kontuzji od razu wróciłem do przygotowań, także nie wiem, stary, ile to już będzie. No, kilka dobrych miesięcy, nie? A jak miałbyś ocenić, no bo jesteś, mimo wszystko nie można powiedzieć, że jesteś jakimś zaawansowanym, jesteś początkującym. Tak, jak najbardziej. Ja jestem amatorem, stary, w sportach walki i chcę to po prostu podkreślić. W której z płaszczyzny czujesz się na ten moment lepiej? Nie powiem ci, w której. Jest to dla mnie bez różnicy, czy to pójdzie w stół, czy to pójdzie w parter. Będziemy się bili w tej płaszczyźnie, w której się ostatecznie znajdziemy. Czy na miesiąc przed walką masz już ustalony jakiś gameplay, czy jeszcze o tym nie myślałeś? Tak jest i trzymamy się go bardzo dobrze. Okej, a załóżmy, że jesteś już po walce. Masz kogoś na celowniku, czy po prostu kogo podrzucą włodarze, z tym się zmierzysz? I były rozmowy o potencjalnych innych przeciwnikach, ale też i kogoś mam na oku, ale zostawię to na dalszy etap, na razie o tym. Mimo tego, że gdzieś tam się przewijało oczywiście w rozmowach, to nie myślę kompletnie o tym. Skupiam się na swojej najbliższej walce i po prostu robotę. Chcę do tej walki wykonać jak najlepiej i później będziemy myśleli o tym, co dalej. Spróbuję jeszcze nieco z ciebie wydobyć. Ten przeciwnik miałby z nim jakąś spinę i dlatego chciałby się zmierzyć, czy po prostu tak czysto sportowe starcie? To nie jest stary moment, w którym chcę o tym jakby rozmawiać. Mówię ci, nie myślę kompletnie o tym, więc też nie chciałbym się wypowiadać i dawać jakieś spekulacje tutaj w internecie. Porozmawiamy o tym, jak będzie po walce z Pączkiem, zobaczymy, jak ta walka się potoczy, a ja staram się zrobić wszystko, żeby potoczyła się jak najbardziej po mojej myśli. Okej, dzięki, powodzenia. Dzięki.